Jak potoczyłyby się losy odległej galaktyki, gdyby Anakin Skywalker nie został rycerzem Jedi? Czy Darth Sidious doprowadziłby do upadku zakonu i powstania Imperium, a może zemsta Sithów nigdy nie doszłaby do skutku? To niezwykle intrygujące pytania, na które możemy teraz częściowo odpowiedzieć za sprawą kanonicznego komiksu o tytule Anakin i Obi-Wan. To właśnie w nim pojawił się wątek skupiający się na chęci opuszczenia zakonu Jedi przez młodego Skywalkera, a także tego, co Anakin zrobiłby, gdyby zdecydował się na taki krok. Ale po kolei. Akcja wspomnianego komiksu ma miejsce kilka lat po wydarzeniach z Mrocznego Widma. Anakin, wyróżniający się swoimi umiejętnościami na tle innych padawanów, zwraca wtedy na siebie uwagę kanclerza Palpatina. Oczywiście polityk, będący tak naprawdę lordem Sithów, miał na oku Skywalkera już od dawna, ale dopiero w tamtym czasie postanowił zbliżyć się do chłopaka, by zbudować z nim bliższą relację i zacząć stopniowo sprowadzać go na ciemną stronę mocy. Jak to wszystko się zaczęło? Otóż Palpatine jako kanclerz miał w zwyczaju odwiedzać świątynię Jedi na Coruscant, by przedyskutować dotyczące bezpieczeństwa Republiki kwestie z mistrzami Jedi. W końcu zakon podlegał galaktycznemu senatowi, a co za tym idzie, w pewnym sensie również jego liderowi. Podczas jednej z takich wizyt Sidious był świadkiem sparingowej walki Anakina z droidem treningowym i obserwując to starcie, nie tylko utwierdził się w przekonaniu, że młody Skywalker pewnego dnia stanie się potężnym wojownikiem, ale i że ma w sobie mrok, który czyni go niezwykle podatnym na ciemną stronę mocy. Pierwsza rzecz, która zafascynowała Palpatina, to fakt, że Anakin przeprogramował droida w taki sposób, by ten przyjął postać Dartha Maula oraz imitował jego styl walki, a wszystko po to, by zyskać uznanie swojego mistrza. I choć sam Obi-Wan uznał to za niestosowne, tak Sidious był zachwycony. Zobaczył, że Anakina cechuje pycha, której Jedi nigdy nie zrozumieją i nie zaakceptują, traktując ją jako wadę nieprzystającą rycerzowi zakonu. Co jednak istotniejsze, dostrzegł też w chłopaku złość i gniew. Bo widzicie, po pokonaniu droida Skywalker zaatakował dwóch padawanów, słysząc jak ci szepczą między sobą, że co prawda Anakin jest świetnym szermierzem, ale nigdy nie zostanie wielkim Jedi, bo, i tutaj cytuję, jest niewolnikiem własnych emocji. Oczywiście uczniowie mieli na myśli, że Skywalker w trakcie walki nie kontroluje własnych emocji, że daje się im ponieść, co jest w końcu domeną Sithów. Ale Anakin odebrał to jako przytyk do swojego pochodzenia. Dla Palpatina ten mały pokaz siły i charakteru Skywalkera był wystarczający, by mieć pewność, że ma przed oczami materiał na potężnego Sitha. Sidious w całej tej sytuacji zwietrzył wyśmienitą okazję na zbliżenie się do Anakina. Dlatego też w późniejszej rozmowie z Macem Windu i Obi-Wanem zaoferował swoją pomoc, proponując zabranie młodego Jedi na krótką podróż po Coruscant. Polityk wyznał, że w młodości sam był podobny do Skywalkera, dzięki czemu łatwiej jest mu zrozumieć, przez co przechodzi chłopak i sprowadzić go na właściwą drogę. Mimo początkowych oporów, Jedi zgadzają się, by kanclerz zaangażował się w życie Anakina. W końcu Palpatine w oczach rycerzy był jeszcze wtedy dobrym przywódcą i bez wątpienia mógł dać odpowiedni przykład Skywalkerowi. Podczas swojej pierwszej wspólnej podróży Palpatine zabrał młodego Jedi na najniższe poziomy Coruscant, gdzie pokazał Anakinowi inną stronę planety. Świat bezprawia, świat zepsucia, no zwyczajnie zło w każdej możliwej postaci. To właśnie tam, w jednej z kantyn, kanclerz udzielił Anakinowi pierwszej życiowej lekcji. Wskazując na stół, przy którym bogaci i wpływowi hazardziści grali w kości, opowiedział towarzyszowi o jednym z graczy, który był wpływowym, ale i skorumpowanym senatorem. Człowiek ten doskonale zacierał jednak za sobą ślady, przez co agenci kanclerza nie potrafili złapać go na gorącym uczynku. Według Palpatina, gdyby senator przegrał jednak przy stole fortunę, z pewnością ze zwykłej chciwości zacząłby brać jeszcze więcej łapówek, dzięki czemu w końcu wpadłby w ręce agentów. Słysząc tę opowieść i widząc zatroskanie na twarzy swojego mentora, Anakin z użyciem mocy poruszył toczącymi się po stole kośćmi tak, by skorumpowany senator przegrał wszystkie swoje pieniądze. Młody Jedi pokazał tym samym swoją naiwność, a Sith przekonał się, że chłopakiem można łatwo manipulować. Niedługo później Palpatine zdradził Anakinowi, że polityków takich jak ten spotkany w kantynie jest znacznie więcej, że senat jest skorumpowany, przez co cierpią ludzie w całej galaktyce. Dodał przy tym, oczywiście z wielkim ubolewaniem, że rycerze Jedi, których bardzo szanuje, nie mogą mu pomóc w tej sprawie, bo sami podlegają senatowi.
Przez to, że zakon stał się częścią tej wielkiej politycznej machiny, nie może dokonać koniecznych dla dobra galaktyki zmian, ale mógłby ich dokonać Anakin, oczywiście z drobną pomocą Palpatina. Kanclerz, niby tak zupełnie niewinnie, zaproponował Skywalkerowi, że gdy ten ukończy swoje szkolenie na rycerza Jedi, to jeśli tylko zechce, będzie mógł dołączyć do Palpatina. W końcu wspólnie z kimś o tak dobrym sercu i wielkich zdolnościach jak młody Skywalker, kanclerz z pewnością zdołałby zrobić to, czego sam nie był w stanie, a więc pomóc galaktyce i jej mieszkańcom. Sidious uderzył tutaj w bardzo czuły punkt, doskonale zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo Anakin potrzebował akceptacji, docenienia i okazania wiary w jego nadzwyczajne możliwości. Wisienką na torcie było zadane przez Palpatina przy pożegnaniu pytanie, czy chłopak jest szczęśliwy w zakonie. I choć oczywiście ten odruchowo odpowiada, że tak, że zostanie Jedi było jego marzeniem, to szybko zdaje sobie sprawę, że w gruncie rzeczy nigdy się nad tym nie zastanawiał. I nigdy go też o to nie pytał, jakby nikogo to nie interesowało, także Obi-Wana. Gdy tylko Skywalker wrócił do świątyni, zaczął rozważać wszystko, co pokazał i opowiedział mu kanclerz. Doszedł do wniosku, że bycie Jedi to decyzja, którą podjęto za niego, że całe jego dotychczasowe życie to pasmo decyzji podejmowanych przez innych. Jako niewolnik nie mógł dokonać żadnego wyboru, natomiast został Jedi, bo to była jedyna szansa ucieczki z Tatooine. Teraz, po raz pierwszy, sam mógł zadecydować, co chce zrobić i zdecydował się odejść z zakonu Jedi, oczywiście by dołączyć do Palpatina. Anakin nie miał pojęcia, że tej decyzji również nie podjął sam, a do wszystkich jego wniosków doprowadził go wyłącznie Sidious. Oczywiście ostatecznie Obi-Wanowi udało się odwieść swojego ucznia od odejścia, ale ziarno niepewności związane z zakonem Jedi zostało już zasiane w Anakinie przez Palpatina. I jak wiemy z filmów, przyniosło dokładnie taki efekt, jakiego oczekiwał Lord Sithów. No dobrze, ale co by się stało, gdyby jednak Skywalker konsekwentnie trzymał się swojego postanowienia, a więc opuścił w tamtym momencie Jedi i nie ukończywszy nigdy szkolenia, nie został rycerzem? Pierwsze, co musimy wiedzieć, to że Obi-Wan również odszedł bez zakonu, gdyby zrobił to Anakin i wiemy to właśnie dzięki omawianemu w tym materiale komiksowi. Bo widzicie, Kenobi, gdy tylko usłyszał od swojego ucznia o jego zamiarach, poinformował o wszystkim Jodę. W trakcie tej rozmowy Obi-Wan wyznał, że zamierza trenować Anakina dalej, nawet jeśli ten przestanie być formalnie Jedi. Przed laty złożył przecież Qui-Gonowi obietnicę, że wyszkoli chłopaka i bez względu na cenę zamierzał dotrzymać danego słowa. Yoda ostrzegł go, że Rada nigdy nie zgodzi się na to, by szkolił kogoś, kto nie jest członkiem zakonu, co doprowadziło Obi-Wana do prostego wniosku, że w takim przypadku on też musi odejść z szeregów Jedi. Jak wiecie z jednego z poprzednich moich materiałów, do którego link znajdziecie teraz u góry ekranu, Obi-Wan zawsze stanowił dla Sidiousa problem. W albumie Making of Revenge of the Sith George Lucas stwierdza nawet, że z punktu widzenia Lorda Sithów Kenobi stanowił największą przeszkodę na drodze przeciągnięcia Anakina na ciemną stronę. Dlatego w trzecim epizodzie Palpatine dwoi się i troi, żeby zabić mistrza Jedi lub chociaż odciągnąć go od swojego dawnego ucznia. We must get off this ship before it's too late. He seems to be all right. Leave him or we'll never make it. His fate will be the same as ours. Jednak w tym alternatywnym scenariuszu Sidiousowi, mającemu Skywalkera tak blisko siebie i w tak młodym wieku, w teorii powinno się udać znacznie szybciej uczynić z niego Sitha. Wystarczyło jedynie pozbyć się Kenobiego, co mogło być przy tym biegu wydarzeń o wiele prostsze. Musimy pamiętać, że wszystko to działoby się jeszcze kilka lat przed wybuchem wojen klonów i podejrzeniami zakonu Jedi, że w najbliższym otoczeniu Palpatina może znajdować się Lord Sithów. Na tym etapie kanclerz był uwielbianym przez Republikę liderem i nikt nie podejrzewał go o złe intencje. Obi-Wan nie miałby więc żadnych powodów, by doszukiwać się w nim zagrożenia czy to dla Anakina, czy dla samego siebie. Co więcej, w tym okresie hrabia Dooku był już od dłuższego czasu uczniem Sidiousa i mógł idealnie posłużyć mu w planie zabicia Obi-Wana. Wtedy nikt przecież nie wiedział, że Dooku jest Sithem, zaś sam Kenobi raczej ufałby mu, pamiętając, że hrabia był mistrzem Qui-Gona, którego Jyn zawsze bardzo cenił. Kenobi, choć wiemy z filmów, że zabić go jest niezwykle ciężko, zostałby zapewne skrytobójczo zamordowany przez Dooku, niczego się nie spodziewając. Śmierć dawnego mistrza byłaby przy okazji kolejnym bodźcem, który ułatwiłby przeciągnięcie Anakina na ciemną stronę mocy.
Młody i naiwny Anakin dość szybko dałby się zatem pochłonąć ciemnej stronie i w tajemnicy odbywał szkolenie pod okiem Sidiousa, zostając Darthem Vaderem. Kiedy kilka lat później wojny klonów dobiegałyby końca, Vader byłby już potężnym Sithem, przygotowanym od dawna na rozkaz 66 i zniszczenie Jedi. Upadek zakonu byłby więc nieuchronny, a Vader, znacznie silniejszy, nie odniósłby poważnych ran i nie został uwięziony w specjalnym kombinezonie. Z racji na to, że rola Dooku dobiegłaby końca, zostałby on zabity przez Vadera, tak by zgodnie z zasadą dwóch był jedynie mistrz, a więc Palpatine, i uczeń, czyli Vader. Jak wiemy z książkowej adaptacji Zemsty Sithów, z samego filmu, ale i też wielu komiksów, początkowo intencją Vadera było zabicie Sidiousa i zajęcie jego miejsca. W filmach, po ranach odniesionych na Mustafarze, możliwości alter ego Anakina były jednak zbyt mocno ograniczone, by w bezpośrednim pojedynku mógł zniszczyć Imperatora. W tym scenariuszu byłby jednak u szczytu swoich możliwości, w pełni sprawny i szkolony od lat w sztukach ciemnej strony. Biorąc pod uwagę, że w wywiadzie dla Vanity Fair z 2005 roku Lucas wyznał, że przed utratą rąk i nóg Vader był dwukrotnie silniejszy niż Imperator, zapewne tym razem udałoby mu się go zabić i samemu stanąć na czele Imperium. Imperium, którym rządziłby twardą ręką przez wiele, wiele lat. Okej, pozostaje nam jeszcze kwestia Padme. Skoro Anakin byłby w najbliższym otoczeniu Palpatina, miałby kontakt z senatorami, więc możliwe, że spotkałby miłość swojego życia. Problem polega na tym, że jeśli zakładamy, że zostałby Sithem tak szybko, Amidala nie miałaby dla niego większego znaczenia. W końcu Sithowie nie byli zdolni do miłości i dbali wyłącznie o samych siebie. W takim przypadku trudno wyobrazić sobie, by ich związek miał miejsce, a co za tym idzie, nie narodziliby się Luke i Leia. Nie byłoby więc nikogo, kto mógłby doprowadzić do odkupienia Vadera i galaktyka byłaby skazana na jego okrucieństwo i długie panowanie Imperium. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy podoba Wam się motyw pierwszych manipulacji Sidiousa wprowadzony przez komiks i czy zgadzacie się z tezą, że tak właśnie wyglądałyby losy galaktyki, gdyby Palpatine dopiął swego i już wtedy doprowadził do odejścia Anakina z zakonu? Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.